Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 18 do 24 listopada bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, moi kochani, co tam ciekawego nadchodzący tydzień zapowiada. Poniedziałek, Królowa Denarów, wtorek, Trzy kielichy, środa, Rycerz Kielichów, czwartek, Trzy miecze, piątek, Paś Kielichów i mamy sobotę, Królowa Kielichów, ojej, ile tych osób, i niedziela, As Mieczy. No fajny tydzień, ale znowuż dziesiątka była, zobaczcie, no tak tasuje te karty, taki to będzie trudny, męczący taki jakiś, może ciężkie energie jakieś schodzą. Dla wielu znaków, może dlatego, że ten Pluton wreszcie wchodzi w wodnika i tutaj i wagi, i skorpiony, i koziorożce odczują ulgę. No nie wiem, może to jest takie jeszcze po prostu ostatnie ostatnia jakaś przygrywka przed tym wszystkim, albo po prostu dużo zmartwień, dużo pracy, dużo obowiązków, brak czasu dla siebie, na wypoczynek, na sen. A może jesteście tak ambitni, że po prostu chwytacie się wszystkiego, żeby tylko zarobić w tych trudnych czasach. Lepsze światełko muszę zapalić, dobrze. Dziesiątka buław, no taka mozolna energia, ale już jesteście na półmetku, pamiętajcie, jeszcze troszeczkę tego wysiłku włóżcie w jakiś projekt. Trójka miecza, co tutaj chodzi? Królowa Kielichów, no dobrze. Moi kochani, jeżeli szukacie pracy, pojawi się kilka ofert w tym tygodniu. Naprawdę jest czego wybierać, więc tutaj nie zastanawiajcie się, a może coś tam jeszcze. No oczywiście wszystko w zależności od Waszej sytuacji, bo jak ktoś ma duże zasoby oszczędności, to może sobie wybrzydzać, ale jeżeli ktoś zastanawia się, jak w przyszłym miesiącu opłaci rachunki, no to tutaj powinien niestety bardziej być osobą decyzyjną. Te skorpiony, które mają pracę, mogą liczyć na małą podwyżkę, ewentualnie jeżeli nosicie się z zamiarem porozmawiania w tych kwestiach z pracodawcą, no to tutaj nie krępujcie się, bo widzę, że tych kielichów tak dużo tutaj jest, więc może skorpion jest taki nieśmiały, wstydzi się, głupio mu. Kochani, głupio to jest kraść. Więc absolutnie schowajcie jakieś swoje kompleksy do kieszeni i tutaj w swoim interesie działajcie. Poniedziałek, Królowa Denarów. Spotkanie z kobietą spod znaku byka, koziorożca bądź panny. Może być rozmowa w sprawie pracy, może być rozmowa z osobą, którą chcecie zatrudnić, bo też może być taka tutaj opcja, no ktoś do pomocy w domu, opieka nad dziećmi, prowadzenie domu i tak dalej. Niektóre skorpiony być może będą miały pracę chałupniczą, więc tutaj jakieś zlecenia wykonywane w domu, na przykład ciasto na zamówienie, będziecie piekły, bo świetnie gotujecie, pieczecie i nie możecie się wyrobić, dlatego jest tej dziesiątki buław tutaj dużo. Ogólnie buławy to jest też praca w takich trudnych warunkach, jeżeli chodzi o temperaturę, wysokie temperatury, tak? Czyli gdzieś na kuchni właśnie, w gastronomii, prawda? Gdzieś w jakiejś fabryce, gdzie jest wysoka temperatura, maszyny pracują i w różnych okolicznościach, gdzie właśnie jest gorąco, prawda? Czy w piekarni i tutaj być może niektórzy z Was dlatego znoszą źle tą pracę, no bo pracować sobie tam w iluś tam stopniach jak w upale, no to na pewno nie jest komfortowo, mimo że na pewno macie klimatyzację i jakieś tam filtry, nawiewy i tak dalej, no ale wiadomo, że to nigdy nie będzie tak, że będzie super, prawda? Dobrze, z Królową Denarów warto porozmawiać na temat finansów, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się o pożyczkę, kredyt, jakieś dofinansowanie, taki doradca finansowy, kredytowy tutaj dużo Wam informacji przekaże. Spotkanie z osobą z rodziny i to może być mama, babcia, ktoś, kto wesprze Was finansowo, ewentualnie nie przyjdzie na pewno z pustymi rękoma.
zatrudnienie też fachowca, który być może jakieś usterki w domu będzie usuwał. Królowa denarów jest praktyczna, jest spokojna, umie zarabiać pieniądze, jest ustabilizowana finansowo, więc albo to jest Wasza energia, albo z taką osobą będziecie miały do czynienia, moje kochane skorpiony. W pracy bardzo dobrze, tutaj właśnie jakaś premia, jakieś dodatkowe środki mogą wpłynąć na konto, ktoś doceni Waszą pracę. No, mogą być też jakieś prezenty tutaj, jakieś granty, na przykład od klientów, że jakieś dobre produkty właśnie oferujecie, albo napiwki na przykład, tak? Więc tutaj niektóre skorpiony będą miały zasobniejszy portfel. Co w związkach? W związkach widzę stabilizację, widzę szacunek, nadal zależy Wam na sobie. Niektóre skorpiony być może będą tutaj chciały wyjść z jakąś inicjatywą konkretnych prognoz na temat Waszej wspólnej przyszłości, może zaręczyny, może zaproponowanie wspólnego zamieszkania. Natomiast samotne skorpiony, widzę, że jest ktoś, kto się kręci, ale no nie wiem, czy jesteście pewne, że chcecie wchodzić w tą relację. Może na razie to jest tylko przyjaźń, ale jakieś randki są. Natomiast wydaje mi się, że w jakiś sposób ta osoba tutaj jest i paź, i rycerz, i królowa kielichów, więc rak, skorpion bądź ryba, albo to jest Wasza energia i Wy jesteście takie niepewne, nieśmiałe, albo ta osoba w jakiś sposób no, wyczuwa to Wasze zwątpienie i tutaj też się jakoś dystansuje. Może być to też osoba zajęta, bądź Wy jesteście zajęci, gdzieś tam sobie flirtujecie z kimś, więc to jest jakaś taka niezręczna, widzę, sytuacja, ale jest obok trójka kielichów, dalej rycerz kielichów, więc macie dużo znajomości, bawicie się, wychodzicie i jesteście też lubiane, jesteście pozytywnie postrzegane jako dobrzy przyjaciele, osoby sympatyczne, takie duże towarzystwa i być może tutaj wreszcie ktoś się natrafi, kto będzie rokował na stały związek. Dobrze, moi kochani, poniedziałek bardzo spokojny, bez żadnych jakichś takich nieprzewidzianych, dziwnych sytuacji. Pamiętajcie też, żeby na bieżąco robić opłaty związane z domem. We wtorek mamy trzy kielichy, będzie powód do radości, podsumowanie jakiegoś wydarzenia, spotkanie się w większym gronie. No oczywiście skorpiony, które awansowały, dostały premię, będą cały szczęśliwe, uradowane, te, które dostaną pracę tak samo. Będzie tutaj okazja do uczczenia jakiegoś wydarzenia. Trzy kielichy to jest też świetne samopoczucie, organizowanie jakichś imprez, bycie liderem tutaj w jakichś takich przedsięwzięciach, być może jakiś jubileusz, a może przyjaciele zrobią niespodziankę, pozytywnie zakończone sprawy urzędowe, zwłaszcza związane z finansami, no i wyrobienie jakiejś normy. Tutaj niektóre skorpiony wcześniej być może wyjdą z pracy, ponieważ szybciej uwiną się ze swoimi obowiązkami. Jest to też karta trójkąta, więc no nie wchodziłabym w te trójeczki, bo no, możecie się jakoś rozczarować tą sytuacją. Może zostańcie na razie na stopie koleżeńskiej, bo jest szansa, że ktoś tutaj naprawdę zwróci Waszą uwagę, ktoś, kogo lubicie. Ale pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest coś więcej? Wydaje mi się, że to na razie jest tylko znajomość, przyjaźń. Oczywiście z szansą na rozwinięcie tej znajomości i przerodzenie się jej w coś poważniejszego. Więc tutaj super wtorek, wiele powodów do radości, miłe wiadomości, ogólnie fajna komunikacja z ludźmi. W środę mamy rycerza kielichów, więc tutaj dalszy ciąg tutaj miłych niespodzianek, świetnej współpracy, wyluzowanej, fajnej atmosfery w pracy. Jeżeli podejmujecie nową współpracę, będziecie bardzo miło przyjęci przez nowy zespół, świetne relacje z rybą, skorpionem bądź rakiem, bądź przyjacielem, przyjaciółką, z którym utrzymujecie dobre relacje, często się sobie zwierzacie i nie macie przed sobą tajemnic. Dobre wiadomości urzędowe, udane spotkania, zrealizowane swoje plany i projekty. Bycie w jakimś miejscu typu galeria sztuki, muzeum, coś związane ze sztuką, z jakimiś tutaj właśnie pracami artystycznymi. Może jest to związane z Waszą pracą, a może po prostu jakieś wyjście, żeby troszeczkę, jak to się mówi, odchamić się
i trochę tej kultury zasięgnąć. I tutaj być może właśnie wieczór spędzony w towarzystwie partnera bądź partnerki, który taką niespodziankę Wam przygotował. Najpierw filharmonia, teatr, a później kolacja. Może to też z okazji właśnie jakiegoś jubileuszu, który będziecie obchodzić. W czwartek mamy trójkę mieczy i królowa kielichów, więc tutaj jakieś niedobre wieści, ale wydaje mi się, że chyba tutaj chodzi o jakieś badania, badania krwi, więc te skorpiony, które robiły sobie badania, były na jakiejś kontroli, na pobraniu krwi, nie wiem, krew, mocz, morfologia ogólnie, więc tutaj coś będzie niezadowalającego. Może być też odwołana wizyta u lekarza bądź terapeuty. Nie dojdzie też do spotkania właśnie z tą rybką, skorpionem bądź rakiem. Tutaj też jakiś taki zawód na jakiejś bliskiej osobie, no nie wiem, czy może nie zachowała tajemnicy, bo zwierzyliście się tutaj z jakiegoś sekretu, gdzieś tam fama poszła, plotka dalej, ktoś nie dochował właśnie tajemnicy, może właśnie nie doszło do jakiegoś spotkania, może być też problem z bólem gardła, więc te skorpiony, które no cały czas gdzieś tam bawią się, chodzą i zaniedbują swój stan zdrowia, no w końcu będzie tak, że będziecie musieli naprawdę położyć się do łóżka, wygrzać, wypocić i wykurować. Więc tutaj uważajcie, nie jest to dobry czas na zdawanie egzaminów, ani podejmowanie żadnych ważnych decyzji. Sprawy urzędowe niestety mogą też pójść nie po Waszej myśli i będzie po prostu skorpionowi bardzo przykro. W piątek mamy pazia kielichów, więc tutaj już bardzo już pozytywny dzień, chociaż jeszcze będziecie rozchwiani trochę emocjonalnie, właśnie tacy troszeczkę wątpiący w swoje możliwości, trochę wiary w siebie, bardzo dobry kontakt z młodą osobą spod znaku ryby, to może być kobieta, może być dziewczyna, która powie Wam coś miłego, jakąś ciekawostkę przekaże, pomoże w jakichś pracach zawodowych, sprawi niespodziankę, upominek, może to jest dobra ocena w szkole Waszej córki, albo na przykład życzenia, które Wam złożyła. Właśnie, jeżeli chodzi tutaj o życzenia, bo to jest teraz Wasz miesiąc, moje kochane skorpiony, więc może tutaj zawiedliście się na jakiejś koleżance, która zapomniała Wam, zapomni Wam złożyć życzeń, tak? Jeżeli tutaj jakoś w tym przedziale będziecie te urodziny obchodzić. Paź kielichów, pozytywny dzień, drobne sprawy pozałatwiacie, ale karty mówią, zrób coś dla siebie, spraw sobie jakąś niespodziankę, coś, co umili Ci czas, umili Ci dzień. No i dzieci mogą być bardzo grzeczne, bardzo miłe w tym dniu i też tutaj jakoś mamie bądź tacie sprawić niespodziankę, no coś miłego powiedzieć albo właśnie stopnie w szkole. Po południe być może spotkacie się z kimś, gdzieś sobie wyjdziecie, albo znowuż kolejna randka. Sobotę królowa kielichów, więc być może jest kontakt z tą osobą, którą nie mogliście spotkać się w czwartek. Może ta osoba przeprosi, zadzwoni, wytłumaczy się jakoś. Ogólnie spokojny dzień, bez żadnych nieciekawych wydarzeń. Doborowe towarzystwo, miłe spotkania, dużo uśmiechu, dużo czasu na przyjemności, na jakąś rozrywkę. No kielichy to jest coś związane z naszym samopoczuciem, z naszymi emocjami, więc na pewno będziecie czuły się wyjątkowo. Spokojnie tutaj jakoś spędzicie czas na właśnie umilaniu sobie chwil. Może w towarzystwie ukochanej osoby, może znowuż jakaś randka, może towarzystwo bliskiej koleżanki, kolegi, z którym lubicie spędzać czas, poplotkować sobie i jakoś tutaj dotrzymać sobie towarzystwa. Będziecie też bardzo dobre skorpiony, bardzo hojne, więc jeżeli ktoś prosi Was o jakąś przysługę, Wy zawsze bezinteresownie tej pomocy udzielacie, chętnie kogoś wysłuchacie, więc może być tak, że tutaj zgłaszają się do Was osoby, które potrzebują Waszego takiego emocjonalnego wsparcia. A może studiujecie jakiś kierunek psychologiczny zaocznie i tutaj właśnie w weekend będziecie miały zajęcia? Nie wiem tego, ale widzę, że ten tydzień będzie taki bardzo, bardzo pozytywny, jeżeli z jednej strony trudny, bo dużo obowiązków, jesteście zmęczone i ciągle coś tam na głowie, ale z drugiej strony dużo uśmiechu, dużo pogody ducha, dużo uczuć i miło spędzonego czasu. W niedzielę mamy asa mieczy, dobry dzień na rozmowę, na komunikację, na wyrażanie siebie, ruszenie z jakimś pomysłem.
ale też odcięcie się od osób bądź sytuacji, które na ten dzień nie są dla Was korzystne. Poczytanie, pouczenie sobie, poczytanie lektury ulubionej, pouczenie się, przygotowanie jakichś dokumentów, być może na kolejny tydzień, może macie jakąś sprawę sądową, może jesteście prawnikiem i albo nauczycielem i trzeba coś tam sprawdzić, jakieś testy, klasówki, bądź zaplanować sobie kolejny tydzień, tak? Czyli jakiś tutaj grafik sporządzić. As mieczy mówi o tym, że dzień minie Wam szybko, pogoda może być wietrzna, zimna, więc będziecie się delektować ciepłem domowego ogniska, spędzając ten czas w otoczeniu ludzi, z którymi macie dobre relacje, które z osobami, z którymi macie tutaj świetny kontakt, tak? No są bliscy, rodzina, może ktoś Was odwiedzi, jeżeli chodzi tutaj o samotne skorpiony. Ważny też telefon bądź wiadomość będą kluczowe, więc tutaj warto pilnować telefonu i odbierać maile. No dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.